Dzień dobry widzowie, kochani. Witam w Wampirkach po raz kolejny. Ty, ja myślałem, że ja w co grałem dopiero co, patrzę, seria zaczęta w styczniu 2022, to prawie 2 lata temu. Także grubo, dużo rzeczy zostało dodanych, dużo DLC-ków zostało dodanych. O Boże, czemu tu widać mój nick na Steamie? Chory jestem, będę kaszlał. Cały progres sobie usunąłem, więc zaczynamy od zera dla tych widzów, którzy być może nigdy gry nie widzieli i mogliby sobie razem ze mną tutaj progresować. Jakbyście nie wiedzieli, o co chodzi w Vampire Survivors, to wyjdźcie spod kamienia, bo to jest jedna z najpopularniejszych gier ostatnich lat i chyba top 3 najlepiej oceniana gra na Steamie. Musimy przetrwać przez 30 minut. I to tak naprawdę w skrócie tyle. Zaczynamy. Lecimy naszym Antonio Banderasem, który ma na starcie pas. Zapewnia zwiększenie obrażeń o 10% co 10 poziomów. Max plus 50% damage'a. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bierzemy go sobie. Mamy tu różne stage'e. O mój Boże, ile tego tutaj jest? No dobra, zacznijmy od pierwszego stage'a. Szalony las. Zamek to bujda, ale jeśli tak podaję... Ale jeśli podałem tam pieczonego kurczaka, wchodzę w to. W ogóle gra jest po polsku teraz, więc spoko. Limit czasu 30 i tak dalej. Tu się raczej dużo nie zmienia. Lecimy start, zobaczymy jak to pójdzie. Nie wiem jak grę mam ustawioną głośnościowo. Mam nadzieję, że nie jest za cicho po prostu. Bo muza w tej grze jest bangerem totalnym. Czy ja atakuję zawsze w tę stronę, w którą patrzę? Ale gówno to jest tak to. O nie, to jest najgorsze. Nie może tak być. No dobra, atakujemy w tę stronę, w którą patrzymy i niech będzie. Musimy zabijać przeciwników, podnosić expa z ziemi, wbijać levele i mam nadzieję, że podnosić zarąbiste itemy. Biblia Króla, to jest super. Święta Woda też jest super. Biblię sobie weźmy może. Będzie wokół mnie kręciła się Biblia szatana, znaczy Boga i będzie miała dobre obrażenia. Myszkę chyba bym schował w tej grze. Tak powiem wam, patrzę na to. Myszki widzieć nie musicie, więc ja bym jednak przestał ją przechwytywać. I delikatnie gierkę podgłoszę na minus 19 decybeli, żebyście słyszeli tą muzę. I bym licznik obrażeń wyłączył, bo to jest jak dla mnie kompletnie useless. Psuje tylko bitrate, jak oglądacie na jakimś urządzeniu typu, nie wiem, no stary, duży monitor, ale o niskiej rozdzielczości, to bitrate tytuła nie wyrabia. Bić sobie zwiększamy, więcej pocisków, czyli lewo-prawo bijemy, nie będę musiał się teraz odwracać przynajmniej. Więc elegancio. Ale nie kojarzę tej piosenki, to jest chyba nowa jakaś nuta, nie? Tak mi się wydaje, że to jest coś nowego. No, ja zapomniałem powiedzieć, że najbardziej ta gra to by przypominała Brotato, co jest w ogóle śmieszne. Że przecież Brotato na początku jak nagrywałem, to wszyscy, Boże, jak to przypomina Vampire Survivors, ale powiem wam, że jak tak się nie grało w Wampirki prawie 2 lata i teraz się wraca, a Brotato się zrobiło mega popularne u mnie na kanale. Jestem w ogóle w szoku, że Brotato było serią, z której dostałem najwięcej subów. Gdzie zazwyczaj najwięcej subów jest z zapisów streama. To jest w ogóle, to jest dziwne. Co tu weźmiemy? Święta Woda wytwarza strefy obrażeń. Może być, a mogę to, nie wiem, spacją? Mogę, o super, nie muszę nawet myszki używać w takim wypadku, elegancio. Dobra, zabijamy tego nietoperza niebieskiego. O, dokładnie, bo z niego skrzyneczka jest na eleganckości. I pierwszy skarb otwieramy. No ta muza tutaj jest zarąbista. Nie wiem, czy kamerka nie jest przydłuża może trochę? A chyba nie wiem, co tu patrzeć w tej grze, nie? Dobra, kolejny bicz dostaliśmy, widzowie, na eleganckości. No i walimy świętą wodą z góry. Ja nie wiem, czy w ogóle tutaj dam radę wytrzymać do 30 minuty. To jest niby pierwszy poziom. Ale ja nie mam żadnych ulepszeń, ja gram od zera, ja nie mam żadnego regena. Tu jak już trochę obrażeń otrzymałem, to się dupsko robi. Magiczna różdżka słaba jest. Święta woda bym ulepszył. Oczywiście, że tak. Dodatkowe święte wody. Płody, wrzucę was do świętej wody. Tak mówi ksiądz na chrzcie. Boże, już widzę jak będą... Dobre żarty w tej serii, to jest seria dobrych żartów, tak zazwyczaj wyglądały odcinki z Wampirków. Szpinak zwiększa obrażenia ze wszystkich źródeł o 10%, spoko, jak dla mnie gituwa, na przyszłość się przyda. A, bo to jest pasywny item, to nie jest broń, tylko to jest item pasywny, ty, ale... Mam małe kłopoty z tymi nietoperzami, tak trochę muszę uciekać. Nie jestem w stanie ich zabijać na czas. Zarąbiste są to święte wody, tylko one są mega
No nie mogę na nich polegać za bardzo, one tak kompletnie losowo strzelają i... Weź tu, żeby ona trafiła akurat w dobrym miejscu, nie? Dobra, minus 19, no nie, no nie jest chyba za głośno ta gra. Ja się zawsze boję, że z góry za głośno, a potem mi przecież, ale za cicho jest ta gra, podgłośnie ją bardziej. Biblię Króla, bo szpinak na wszystkim jest spoko, ale powiem wam, że jednak dodatkowe bronie na starcie chyba mi się przydadzą trochę bardziej. Ja nie wiem, czy ja mam w ogóle odblokowane tyle broni, żeby maksymalną ilość broni zgarnąć. Bo tutaj ile mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć slotów na bronię. Więc nie wiem, czy to się uda ogarnąć, żeby... O kurde, ty już nie zbijam na strzała. No ten nietoperz to już w ogóle jest denerwujący. Święta woda, Biblia Króla, czy bicz? Będę zwiększał bicz, bo mi się wydaje, że te bazowe obrażenia o 5 zwiększone chyba najwięcej mi dadzą. Bazowe obrażenia startowe są dosyć słabe raczej, więc zwiększone o 5. Nie wiem ile bije, ale tam jak pokazywałem jeszcze obrażenia, to biję chyba z 7, więc to duży damage. O, jest skrzyneczka, elegancko, otwieramy. No i niestety tylko jeden item chyba, z tego co widzę. Muszę zrobić to, nagrywa się to? Nagrywa. I teraz już nagrywam w 4K, więc będzie lepszy bitrate. Będzie lepiej wszystko widać. Pancerz zmniejsza obrażenia otrzymywane. Zwiększa obrażenia odwetowe. O, ciekawe, nawet nie wiedziałem, że są obrażenia odwetowe w tej grze. Świętą wodę bym ulepszył mimo wszystko, bo ona jest turbo dobra i mi się giga podoba. Ja zacząłbym chodzić troszkę szerzej tutaj, bo święta woda kolejna, super. Widzę tutaj te takie pochodnie, czy jak to się nazywa, z tego co kojarzę, tam kurczak pieczony. Kurcze pieczone tu może być. Może ostatnio wracaliśmy jak jechaliśmy na wakacje i mieliśmy lot z Katowic i jechaliśmy na Śląsk, to przejeżdżaliśmy obok Jasnej Góry i za każdym razem jak był znak Jasna Góra, to ja tak Jasna Góra! I Ola już tak miała mnie dosyć w drodze po prostu. Jak za każdym razem. Pozdrawiam. No nie, jak mówię pozdrawiam, to jest źle. Duchy jak się robią, to też jest źle. Z tego co kojarzę, tutaj te duchy w pewnym momencie były właśnie jakieś giga trudne. I modliszki chyba jakieś się tutaj pojawiały. Też mega upierdliwe. Więc z tym może być różnie. Święta woda, po raz kolejny. Efekt trwa jeszcze dłużej i bije jeszcze więcej obrażeń. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jezu, jaka dobra jest ta gra bez kitu. Bałem się, że tak od zera zacznę i tak będę patrzył na to wszystko i tak wiecie, takie mam, o Jezu, ja to widziałem. No i gówno, co? Nadal dobre jest, zarąbista jest ta gra. Powiem wam, że nie wyglądam na chorego. Patrz na tą kamerkę, nawet tak dzisiaj, no, dobrze wyglądam. Umyłem włosy. Umyłem się. No, rzeczywiście zwiększa przystojność mycie się. Polecam, jak myślicie, że jesteście brzydcy, umyjcie się. Może nie jest tak źle. Bijemy panią modliszkę. Jezu, jak ją szybko zbiłem. A, jeszcze leci to dalej. Myślałem, że już będzie koniec. O mój Boże, ty! Ale woda odpalona! Na bogatości! Na bogatości! Święta woda! Który już mam poziom świętej wody? Maksymalny! 7-8! Ale o Jezu, po ile tego jest? Tego teraz? A nie, bo to się z level upem odpaliło. 6 poziom od razu strzelił, 7 poziom od razu strzelił, 8 poziom od razu strzelił. Ale i tak tego leci bardzo dużo. Super jest ta święta woda. Mega mi się podoba. Idziemy po lepsze. Ekspy, ty, bo ja naprawdę dużo obrażeń otrzymałem. Weźmy nową broń, bo ja nie mam za bardzo. Topór, niech będzie topór. Bo brakuje mi slotów. Kurczaka mi daj, kurcze pieczone, no. Bicz ulepszamy na maksa i ciśniemy dalej. Nie pamiętam, z czym się bicz ulepszał. Pamiętam, że tutaj bronię możemy ulepszać do maksymalnego poziomu tego 7 albo 8. Potem musimy mieć item pasywny, z którym ta broń się synergiuje. I po otwarciu kolejnej skrzynki dostaniemy w ultra wersji tą broń. Na przykład bicz pamiętam, że był turbo dobry, bo on nie bił jakoś giga dużych obrażeń, ten ulepszony specjalnie, ale nas leczył. A to leczonko, no to kurde, to by się przydało. Badzio by się przydało. Jeden jakiś nietoperz z dupy.
No mi się wydaje, że ja raczej będę tutaj kiekitrał bliżej. A jest mapa na tej mapie? No pewnie jest, ale muszę odblokować, nie? Kurde, ja żadnego odzyskiwania HP nie mam, zero lifesteala. Z tym jest dupsko. Ale ładnie wygląda to wszystko po lewej, takie mega ostre jest w tym 4K. Wydaje mi się, że to jest kolejna z tych gierek, które są... Mega tego nie lubię, jak jest gra, to widać. Gry robione są, sprite'y zazwyczaj pod... Albo tak jak w Isaacu, że się skaluje dobrze na każdej rozdzielczości. Albo są takie, które się skalują dobrze na mnogościach rozdzielczości 720p. Jak miałem monitor 1440p, to było widać, że niektóre gierki, które chodziły w 720p, do 1440p skalowały się idealnie. No bo to jest po prostu 4 720p obok siebie. Ale już do Full HD nie skalowały się tak dobrze, bo to już jakoś inaczej to zostawało. O mój Boże, ale dostałem. Ale były też gry robione pod 1080p i one się skalują świetnie do 4K, no bo to jest 4 razy 1080p. Za to nie skalowały się tak dobrze w 1440p, które miałem wcześniej właśnie. Ty, ale czy ja dostanę kiedykolwiek kurczaka tutaj? Ja muszę kurczaka odblokować, czy o co chodzi tutaj w ogóle? Nie rozumiem, dlaczego tutaj nie leci żaden kurczak ty. No zobacz, ile tego rozwaliłem, ty. Daj kurczaka. Daj kurczaka. No jakie gówno zasrane. Wiem, że tam jest nietoperz niebieski. Nie, nie, nie. Nie podoba mi się to, widzowie. Tu coś jest nie... O Jezus Maria. Oj, chyba umieram. Oj, chyba umieram tu. Oj, 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 oj. Dobra, bijemy go. O, to jest duże nietoperze. One były trudne, pamiętam. Chyba 9. minuta tutaj to była taka... Oj, 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 oj. Ale tu jest jakiś niegodziwór, że tu nie ma kurczaka. Przecież to jest niemożliwe wręcz, żeby się nie trafił. A tu co dostanę? Mogę to przyspieszyć? Skipować? Serio, nie? Lol. Topór dostałem. Dość słabo. Ale golda mam mega dużo. Boże, inne postacie do odblokowania były za chyba 10? O, ja mam 1000 już ponad. Myślałem, że tego mniej leci. No, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie, ja olewam tu tych przeciwników. Ja idę szukać... Laur! O! Laur! Chroni przed obrażeniami, jak jest aktywny. Musi być, bo... Ty, no bez tego to się nie da tutaj grać. O Jezu, przepraszam. Działa już lek przeciwgorączkowy i powiem wam, że teraz się pocę. Więc jak będę cały mokry na mordzie, to proszę nie zwracajcie na to uwagi. No nie zabijam tu za dużo przeciwników niestety. Przez co... O Jezu, w końcu kurczak, ale no to jeden, to dużo mi nie dał. Lepszy rys niż nic, nie jestem już insta-kill. Więc tyle dobrego. I mówię, ja raczej muszę się zbliżać bardziej do tej wody święconej, która wylatuje. Ona zadaje chyba największe obrażenia. No jest w końcu moją najwyżej ulepszoną bronią, więc zdziwiłbym się, gdyby tak nie było. No i widać, sobie daje radę nawet z tymi mocniejszymi nietoperzami. No i kolejny, kurde. Kolejna woda, znaczy... Ajaj, kurczak, dobrze. Skrzynka jest, idziemy po skrzynkę. Jak ja tu żyję jeszcze, to ja nie wiem, ale jestem bardzo z tego powodu zadowolony. A, i pamiętam, że żeby itemki... Ty bez kitu, nie da się tego przewijać? W żaden sposób? Chyba nie, bitch. Żeby itemki się na ten większy level trafiły, musimy mieć minimum 10 minutę. W sensie 11, teraz mamy 10. Ty, no ulepszam ten laur, niezniszczalność tarczy wydłużona. Bo to jest jakaś masakra przecież, jak oni mnie tutaj trafią. Bez... Oj, jak te kurczaki teraz lecą, ojojoj, mniam, mniam, mniam. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, panie Bobrze. Ale ja nie zadaję obrażeń. O, bez kitu. Ale ja nic nie robię. Oj. Ty, dobra, bo jestem zamknięty. O, jest! Modliszka. Być może z niej moneta wypadnie. Albo pięść tebigonga. A kto wie? Może i opek. Dobra, ciśniemy panią modliszkę.
Ciekawe, czy jestem w stanie. Jestem w stanie! Ty, jestem w stanie tak szybko się odwrócić, żeby uderzyć dwa razy w jedną stronę za pomocą bicza. Ale to jest 200 IQ moment w ogóle. Ty, dobra, uciekamy tu. Ajajajaj. Dobra, tarcza zadziałała. O to chodzi. Świetnie, tam woda poleciała na nich. Na eleganckości. O! 5 będzie chyba itemów, nie? Ile golda, ale zarobiście, dobra. Piję, piję. Kawusie, wasze zdrowie, widzowie. Wola Boga, ale dobrze, ale dobrze. Bicz na maksymalnym poziomie, czyli on się chyba nie synergiuje jednak ze szpinakiem. Z czym się bicz może synergiować, żeby się ulepszył na wyższy poziom? Nie mam zielonego pojęcia, ale fajnie byłoby to ogarnąć. Biblię Króla ulepszamy dalej. Ty, ja chyba rzeczywiście nie będę miał tyle broni odblokowanej. Ja mam chyba tylko jeszcze sztylety. I to są jedyne rzeczy, jakie widziałem tutaj do wzięcia. Więc bez kitu, ja mam po prostu tyle, ile mam slotów, tyle mogę mieć tutaj maksymalnie itemów, bo więcej nie jest odblokowane na starcie. Może po tym pierwszym poziomie coś tutaj dam radę odblokować. Laur, mam nadzieję, że mi tutaj zaraz odnowi, bo no ten laur to mnie kieruje, bądź co bądź, ten laur to mnie tutaj naprawdę kieruje. Ta tarcza na nieotrzymywanie obrażeń. Szpinaczek bierzemy, zwiększamy obrażenia z każdego źródła. No i tu się fajnie nawet zrobiło. 12 minuta, pamiętam właśnie, że tutaj na tej mapie był taki moment, że mega, mega dużo tych szkieletów się pojawia. Ale jest gituwa. Święta woda chyba się synergiowała, ale z itemkiem, którego nie mam odblokowanego. Takie niebieskie coś, co zwiększało zasięg podnoszenia expa, więc no, większość chyba itemów tutaj zostanie po prostu nieulepszona na wyższy poziom, niestety. O nie! O nie! Ja znam to! Ja wiem, co to to! To są wilkołaki! 13 minuta! 13 minuta wilkołaki to jest najgorsza część tej mapy. A nie mam nic, co by mi zwiększało prędkość poruszania się, żebym unikał ich lepiej. Ale na razie dobrze idzie z levelem, miałem naprawdę dużo itemów i dużo broni. Dobra, topór 5 poziom, bo po prostu się nie trafiałem inne, więc cały czas dostaję to samo i dzięki temu jestem w stanie ulepszać non stop to samo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, serio, ja tutaj muszę bliżej chodzić. O, są czerwone te! O kurde, ale tu expa będzie z tych czerwonych. Super, magiczna różdżka! O! To magiczna różdżka chyba lepsza od noża. Ja noża nigdy nie lubiłem. Weźmy magiczną różdżkę. Ile leveli? What the fuck? To what the fuck? Nie wiem skąd to, ale jestem bardzo zadowolony. Weźmy pancerz, bo może on ulepszy którąś z rzeczy, które ja mam na wyższy poziom. Nie sądzę, ale może, może. No i broń ulepszamy dalej. Chociaż nie, może laur. Bo akurat ta magiczna różdżka to jest okan dupy, ona jest gówno warta. No jest do dupy. Nie interesuje mnie ani trochę. I ja, tak jak mówiłem, stoję w miejscach, gdzie leci woda. Jest 13 minuta, oj, i tak jak mówiłem, 13 minuta i oj, tu jest balanga, tu, o, bo, o, ho, ho, ho. Tu jest balanga, 13 minuta jest. Oj, 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 14 minuta, przepraszam, trzymajmy się nomenklatury, trzymajmy się nomenklatury. 14 minuta jest ciekawa, to tyle mogę powiedzieć o niej. Jest na pewno bardzo ciekawa. Boże, żeby te duchy od lewej do prawej leciały, a nie tak właśnie góra-dół, bo ja mam wtedy gigantyczny problem z unikaniem tego. Jeżeli dam radę przetrzymać tą minutę 14, to może tutaj wycisnę to nawet to dalej. Ale bez żadnych upgrade'ów, pierwszy raz, pierwsza mapa, to powiem wam, że i tak ja jestem w szoku, że tyle daliśmy radę wytrzymać, bo tutaj raczej bym się spodziewał szybkiej śmierci. I 14 minuta i chyba powinno być lepiej teraz, nie? Nietoperze. Nietopysz. Kto to był nietopysz? Albo mi się wydaje, albo to był moderator na forum PC Lab. Tak mi się wydaje. Chyba tak. Pozdrawiamy nietopyża. Pomógł mi dobrać
Głośniki do komputera w 2011 roku. Masakra, co się stało z forami? Przecież to już przeżytek. Boże, ja już tu nie wbijam levela i to jest gigantyczny problem, że ja nie jestem w stanie ich zabić na czas, przez co nie wbijam levela, przez co nie mam lepszych broni, przez to coraz mocniejszych przeciwników nie jestem w stanie zabić na czas. No i się robi naprawdę nieciekawie. Bicz ulepszony, proszę, powiedz mi, że się bicz ze szpinakiem synergiuje. Powiedz, proszę. Kurde, nie. Bicz ze szpinakiem jakby się synergiował, ja bym sobie teraz regenerował HP, to byłoby mega dobre. Ale no to nie, to tutaj wydaje mi się, że... O, widzowie, koniec jest bliski. Game over. Ty, ale i tak dobrze poszło, Antonio Banderas. Święta woda biła zdecydowanie najwięcej, tak jak mówiłem. No różdżki nawet nie było co ulepszać, no wy widzicie co ona zrobiła. 2000, to prawda była najkrócej, ale tak była gówno warta. Topór zadał mega dużo, jak na czas jaki był. Że on bił więcej jak bicz i Biblia, to naprawdę jestem w szoku. Nieźle, nieźle. Jakie mamy osiągnięcia w takim wypadku? Skrzydełka, prędkość poruszania się, korona chyba zwiększała expa czy coś, a to chyba drugi poziom. O, pokaż ukończone. Chyba powinno być schowaj ukończone. I meldę możemy sobie kupić. Paskulinę. O, z tobą zaczekam, bo ty dosyć drogi jesteś. A ja bym raczej wydał pieniążki tutaj na ulepszenia. Zwiększa prędkość, zdrowie, ilość i częstotliwość wrogów. O Jezu, jakie to jest drogie. O Jezu, jakie to jest drogie. Co tu się widzowie najbardziej opłaca ulepszać? Nie mam zielonego pojęcia. Możecie mi napisać. Mi się wydaje, że pewnie jakieś odzyskiwanie zdrowia po prostu i moc i tyle. Ilość jest the best, ale to jest za drogie jak na razie dla mnie. Ale na pewno ilość bym leciał. No to co? Jak na razie. To chyba tyle. O, i więcej złota, super, też mi się przyda. Jezu, ale już się poce, ale się ze mnie leje. Krótki odcinek dziś, ja wiem. Ale to dlatego, że te pierwsze odcinki pewnie będę padał. Niekoniecznie mi się będzie dawało radę utrzymać do końca fali. Tryb współpracy. Tryb współpracy, jestem ciekaw jak wygląda, czy można w to grać z kimś na przykład przez internet, jakbym z Mangetsu chciał pograć w Wampirki przez internet, to by było super. Kolekcję powoli odblokowujemy, ja nie mam nawet połowy achievementów w tej grze, a mi się wydawało, że naprawdę mega dużo odblokowałem. No nic, w kolejnych odcinkach z Wampirków się widzimy, postaram się je nagrywać co dwa dni o 18:00, mam nadzieję, że wam się spodobają, no i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach już niedługo, trzymajcie się i cześć, pa pa!